Co on o mnie myśli? Takie pytanie zadam dzisiaj kartom Lenormanda i Tarota. Witam serdecznie moich ukochanych subskrybentów i widzów na kanale Orakel Miłości u Loeli. Cieszę się, że Państwo mnie odwiedzają. Dziękuję za wszystkie komentarze, bardzo miły feedback. Za wszystkie lajki. I proszę, zasubskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, byś dostawał nowe filmiki z nowymi wróżbami na tematy miłosne i różne inne. Ogłaszam, kochani Państwo, że jutro w sobotę będzie live, jedno pytanie do kart. Do kart Lenormanda i Tarota. Także zapraszam na 18:30 jutro w sobotę wszystkich moich subskrybentów i widzów i widzimy się właśnie na czytaniu z kart live. 18:30. W następnym tygodniu będą również horoskopy dla wszystkich znaków i żywiołów na miesiąc październik. Zapraszam. W sobotę, również jutro, będzie też filmik z rozkładem lustro dla wszystkich zakochanych z kontaktem i bez kontaktu. Zapraszam wszystkich na mój kanał codziennie, kochani. Teraz mam do wyboru dwie grupy. Pierwsza grupa, cytryn, kwarc cytrynowy. Co on o mnie myśli? I druga grupa, Ametyst, taki kamień właśnie fioletowy. Co on o mnie myśli? Dobrze, zaczynamy od grupy pierwszej, czyli od kwarcu cytrynowego. Zobaczmy, co on myśli, czy macie kontakt, czy nie macie, czy zerwaliście, czy macie kłótnie. To jest nieważne. Ważne są jego myśli, co on myśli o Tobie, czyli o Tobie, osobie pytającej. Zobaczmy, co on myśli. Co on myśli? No, jakaś harmonia między wami jest zburzona. Czyli być może była kłótnia, jest zraniony. I po prostu między wami takie szczęście, harmonia, balans zostały przerwane, zrujnowane, przez co są duże szkody. On myśli właśnie o tym, by to uleczyć. Chciałby wzmocnić swoją pozycję, wzmocnić siebie, pokazać się mocnym, wrócić do ciebie, karta powrotów. Wrócić do ciebie, ale mocniejszy, silniejszy, wzmocniony psychicznie, tak? Jest zraniony tym, że wasze szczęście, harmonia w związku, no taka jakby taki balans, który był w tym związku, szczęście, że to wszystko zostało raptownie przerwane, jakoś urwane, zablokowane i tym on jest również zraniony, więc chciałby to znów wyleczyć i chce wrócić. Ta karta mówi również o czasie jesiennym, że w czasie jesiennym może wrócić właśnie do was tutaj harmonia, balans, szczęście, jakieś takie szczęście rodzinne wręcz, takie poczucie szczęścia rodzinnego czy harmonii właśnie w miłości, w rozmowach. Właśnie jesień może tu być ważnym okresem, ważną porą roku, by właśnie ten powrót, który on ma tutaj w myślach, by się udał,
Tak, by wróciła właśnie być może nawet seksualność, bo ta karta mówi również o seksualności, nie tylko balansie, harmonii, szczęściu. On myśli o tym, by rozwiązać sprawy w dobrym kierunku, by zakończyć fałsz. Myśli, że ty nie jesteś może szczera, może tobie nie ufa, może myśli, że masz już kogoś innego wręcz, że jesteś zajęta, że jesteś z kim innym, że zdradzasz go lub już jesteś w jakimś związku. On się tego boi wręcz. On myśli, że być może to skrywasz. On troszeczkę jakby nie ufa tobie i jest jakaś taka kwestia też nieuczciwości, tak, w tym związku. Być może jakieś kłamstwo, być może jakaś zdrada. Właśnie on chciałby, by to się skończyło, by sprawy wszystkie poszły tutaj w dobrym kierunku, by rozwiązały się pozytywnie i by był jakiś tutaj nowy właśnie, nowa próba, nowa szansa dla związku. Niemniej jednak on myśli, że ty ukrywasz, że jesteś z kimś innym już w związku, że masz kogoś właśnie, że, no, że jesteś z innym mężczyzną. On się właśnie tego boi wręcz, jakiejś takiej zdrady, czy właśnie no, nie ufa. Tak, jest jakaś właśnie kwestia tu nieufności. On myśli, że są duże szkody w waszym związku, w waszej relacji, poprzez to, że się nie kontaktujecie. Kontakt został przerwany, zablokowany, błyskawicznie jakoś zepsuty, tak? Tutaj są przez to szkody, straty. On ma też lęki, że tego nie da się już naprawić. Chciałby naprawić wszystko, wzmocnić wasz związek, komunikację, spotkania, wzmocnić relacje między wami. Natomiast boi się, ma lęki, strach, że szkody są tak w tej chwili duże po tym błyskawicznym, takim nagłym zerwaniu, że tego się już wręcz nie da naprawić. Także tutaj on jest na takim rozdrożu, ale chce zaryzykować i chciałby, by spróbować jeszcze raz, by powrócić, spróbować jeszcze raz mieć jakąś szansę, tak? Tutaj z tobą być, więc tutaj mam, no na dwoje babka trochę wróżyła, czy się uda, czy się nie uda między wami. Być może on myśli, że jest to pewne ryzyko, czy jeszcze raz właśnie uda się wam do siebie powrócić, wszystko naprawić, ponieważ szkody są jakieś bardzo, bardzo, bardzo tu masywne, ale chodzi o miłość. Chodzi o miłość, zobaczcie, dualność, romantyczne uczucia, emocje i o to chce on zawalczyć i podjąć jeszcze raz ryzyko. Tak, troszczy się, że są komplikacje, są między wami jakieś trudności, komplikacje, które należy posprzątać, wyjaśnić. Także to są jego myśli w grupie pierwszej. Zobaczmy jeszcze kartę Tarota, jeśli chodzi o jakąś wskazówkę i radę dla pierwszej grupy. Tak, proszę czekać. Opanowanie, cierpliwość. 7 pentakli, czyli 7 monet. Ta karta mówi o cierpliwości, o opanowaniu. No jest to karta powolna, czyli trzeba czekać dopiero na rozwiązanie tej sprawy i waszych problemów. Trzeba czekać bardzo, bardzo opanowanie i cierpliwie, by tutaj te problemy wasze i kontakt po prostu się wyjaśniły, tak? Karta 7 denarów jest kartą wolną, to może nawet potrwać do 7 miesięcy niestety, by wszystko między wami było dobrze, ale maksymalnie 7 miesięcy. Niemniej jednak jest to karta wolna, która mówi rzeczywiście o dużej cierpliwości, więc trzeba czekać, bo straty są jakieś duże. Bardzo on też jest zraniony poprzez to, że kontakt wasz przerwał się bardzo raptownie, tak? Zobaczmy, kochani, co on chce wam powiedzieć jeszcze dla grupy pierwszej, orakel miłości, przekazy płynące z serca. Göttliche Fügung, czyli opatrzność Boża jest nad wami. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Okay? Że będziesz wiedziała, wiedział, kiedy
jest ten odpowiedni moment, odpowiedni czas, kiedy nadszedł ten odpowiedni czas i zaufaj temu, że wszystko obróci się na dobre, wszystko przemieni się w dobre, wszystko obróci się w dobre. Czyli opatrzność Boża nad Wami, kochani, tylko opatrzność Boża i czas może tutaj zaleczyć Wasze rany, Wasze rozczarowania i straty na tym związku i spróbować chyba chcecie jeszcze raz, ponieważ On na pewno o tym myśli, by jeszcze raz tutaj podjąć jakąś próbę. Ok, zapraszam grupę drugą, kochani. Dziękuję grupie pierwszej. Grupa druga to anetyst fioletowy. Wszyscy, którzy wybrali ametyst, proszę skupić się i zapytać w duchu, w myślach, co on o mnie myśli. Co on o mnie myśli? No on już jest na pierwszym miejscu, który mi tutaj wyszedł. I osoba pytająca, czyli Wy. Szczęście między Wami. Wow. Myśli o szczęściu między Wami. O momentach, w których byliście wcześniej szczęśliwi. Myśli o otwarciu się na nową szansę, na nowy czas z Wami, na nową stabilność, żeby wszystko się znów ustabilizowało. Wow, tutaj ewentualnie może być inna kobieta powodem Waszych problemów. On myśli tutaj o Was na pewno, chce być z Wami szczęśliwy. Chciałby, byście znów, tak jak na początku tego związku, byli ze sobą szczęśliwi, marzy o tym, myśli. Zobaczcie, on jest zwrócony do Was, Wy jesteście zwrócony do niego. Patrzycie się w twarz. Twarzą w twarz stoicie, pomiędzy Wami jest szczęście, czterolistna koniczyna. Pragniecie znowu szczęścia. On myśli o tym, by mógł być znowu z Wami szczęśliwy. Klucz, który otwiera jego serce do Was na stabilność, na komunikację, pisanie. Na pewno on myśli o tym, by Wam napisać jakąś wiadomość, że on tęskni, czy kocha, czy chce spotkania, chce rozmowy. Tutaj pragnie on znowu, by były stabilne spotkania, czy komunikacja między Wami. Za tym on tęskni i to chce otworzyć, czyli to chce znów zapoczątkować. Otworzyć swoje serce, otworzyć tutaj wszystkie jakieś możliwe szanse, możliwe sposoby jakby na uratowanie między Wami komunikacji, na odnowienie właśnie spotkań, czy komunikacji, pisania, czy telefonowania, na to, by właśnie powróciło to piękne szczęście między Wami. Tutaj harmonię, balans, Waszą piękną seksualność, szczęście w związku jest zawikłane. Być może jest jakaś inna tutaj kobieta, ponieważ mamy drugą kobietę, która wypadła. Kochanka, rywalka, konkurentka, która zepsuła ten związek, weszła jako trzecia w ten związek. Być może jest to związek trójkowy. Jest to związek trójkowy, który jest skomplikowany, toksyczny, trudny, skomplikowany i dlatego macie tutaj wielkie problemy i to zaburza oczywiście, wręcz zatruwa Waszą harmonię, balans, szczęście. Tutaj widzę dokładnie w tej grupie drugiej właśnie trójkową relację, przez co są bardzo duże zawikłania. Tak, tutaj widocznie też mężczyzna jest jakiś zawirowany, nie mógł się zdecydować.
I właśnie ta sytuacja była bardzo trudna, skomplikowana, wręcz no toksyczna, tak jak powiedziałam. Kobieta ta zatruła wasze szczęście i wasz związek. Ale będzie powrót tego mężczyzny i będzie tutaj próba wyjścia z labiryntu, czyli wyjścia z tych problemów, z tego trudnego labiryntu bez wyjścia właśnie, które było, tak jak myślisz, on będzie próbował to wyleczyć. Będzie próbował podjąć jakąś decyzję, ponieważ stoi na rozdrożu dróg, nie wie, którą kobietę wybrać, nie wie, którą drogę, który związek wybrać, nie wie, na co się zdecydować. Natomiast gdy zdecyduje się i pójdzie w jedną stronę, w kierunku szczęścia, miłości, i szczęście dajecie mu wy, ponieważ tutaj wy patrzycie się właśnie oboje na szczęście. Więc marzy, tęskni o tym, właśnie o głębszej miłości, o głębszej tutaj, głębszych uczuciach, wspomina, myśli, tęskni i jest dla niego to ważne, by właśnie porozmawiać, wyjaśnić wszystkie sprawy, spełnienie marzeń, głębsze uczucia i tutaj jest wiadomość, która do was nadchodzi. Więc kochani, informacja, wiadomość, list, SMS, WhatsApp, być może e-mail, być może telefon, tak, który będzie chciał wszystko wyjaśnić. Na pewno on chce z wami rozmowy i jakiejś no, klarownej tutaj decyzji, tak? Ponieważ jest to ewidentnie, kochani, tutaj trójkowa relacja. Jeden mężczyzna i dwie kobiety. W ten sposób mi się tutaj to pokazuje. Proszę o wskazówkę i radę dla grupy drugiej. Ok. Macie być tutaj w energii królowej. Nie, to jest rycerz, przepraszam. Rycerz buław. Rycerz buław walczy również aktywnie, energicznie, kreatywnie, namiętnie o ten związek. Czyli macie nie rezygnować, macie walczyć, macie być aktywni, pokazać również inicjatywę, pokazać również, że wam zależy, że chcecie również tego związku, że chcecie uratować ten związek. Oczywiście jest to trudna sytuacja, jeśli jest sytuacja trójkowa, ale jeśli kochacie tego mężczyznę i zależy wam na uratowaniu tego związku, no to działajcie, macie duże pociąganie, tutaj widzę seksualne, macie dużą namiętność, więc spróbujcie walczyć o tego mężczyznę i wyjaśnić sprawy, byście wy były jego wybranką i by ta inna kobieta po prostu tutaj odeszła. Także rycerz buław, oczywiście osoba ognista, działająca, pełna witalności, pomysłowości, wigoru. Także tutaj jest działanie, akcja. Tutaj coś się wydarzy, tutaj będzie się działo i będzie aktywnie. Także nie będzie można się nudzić, ponieważ będziecie wyjaśniać i ratować ten związek. I na pewno jakaś decyzja będzie tutaj podjęta, ponieważ nie możecie oczywiście w takiej trójce zostać. Będzie to za skomplikowane. The Antwort lautet nein. Odpowiedź mówi nie. Ok, jeśli on się nie zdecyduje na jedną z was, to zawsze możesz zrezygnować z tej relacji. Zawsze możesz powiedzieć nein, nie, dziękuję, nie chcę już być w trójkowej relacji. To jest męczące, to jest zawikłane, to jest toksyczne. To jest cierpienie dla mnie. Ja nie chcę się dzielić tobą z inną kobietą. Nein, nie chcę. Dziękuję, wychodzę z tego trójkowego partnerstwa, ponieważ to mi nie służy, tak? Zawsze możecie się z tego, kochani, kochane, wycofać. Nie musicie tkwić w takiej relacji, jeśli widzicie, że mężczyzna nie decyduje się na was, tylko szarżuje sobie dwoma kobietami. Dziękuję serdecznie grupie drugiej, dziękuję serdecznie moim kochanym subskrybentom. Zapraszam jutro, czyli w sobotę, na live, sesję wróżb, jedno pytanie do kart Lenormanda i Tarota, gdzie o 18:30 jutro wieczorem wystąpię live
będziemy no, tutaj opijać winkiem również symbolicznie 2700 subskrybentów na moim kanale, czyli przekroczyła już liczba subskrybentów 2500, z czego jestem bardzo dumna i się cieszę, więc w zamian właśnie za to i w podzięce i właśnie jeśli chodzi o wymianę energii naszej, robię jutro live, na który wszystkich Państwa zapraszam. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia jutro.